Zacznę cytatem, króciutkim, z Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, autora pięknego wiersza Pieśń o żołnierzach z Westerplatte. A lato było piękne tego roku. Takie samo było w Białej Podlaskiej. Sierpień upalny, słoneczny, znaczony powrotami młodzieży z wakacji, z obozów harcerskich. Choć przenoszący coraz bardziej złowrogie wieści. Ale każdy wierzył do końca, że najgorsze nie nadejdzie. Taka nasza ludzka natura, że poszukujemy dobroci, poszukujemy zwycięstwa dobra nad złem i do końca, czasem naiwnie, wierzymy, że najgorsze nie nadejdzie. Nadeszło. Także do Białej Podlaskiej z pierwszymi godzinami tej złowrogiej daty, dnia 1 września 1939 roku. Już o godzinie 6 nad ranem pojedynczy hitlerowski bombowiec zrobił najprawdopodobniej rozpoznawczy, patrolowy na lot nad Białą Podlaską, ale zrzucił jedną bombę na teren podlaskiej wytwórni samolotów. Już wcześniej, po godzinie 5 rano, było bombardowane podczas faszystowskiego nalotu lotnisko wojskowe w Małaszewiczach i stacja kolejowa. Mimo to jeszcze do południa wielu mieszkańców Białej Podlaskiej nie zdawało sobie sprawy z faktu, że wojna wybuchła. I dopiero kilka godzin po upublicznieniu apelu, odezwy prezydenta Ignacego Mościckiego o 17 nastąpił ten intensywny nalot i bombardowanie Białej Podlaskiej. Przede wszystkim podlaskiej wytwórni samolotów. Hitlerowcy dobrze wiedzieli, jakie cele chcą zaatakować, ale te bomby spadły też na cywilne dzielnice miasta i wywołały panikę i przerażenie w mieszkańcach miasta. Taki, przepraszam za swobodne sformułowanie, kocioł zrobił się na stacji kolejowej. To w tym czasie odjeżdżał z Białej Podlaskiej pociąg do Siedlec. Jakie były dalsze losy ówcześnie żyjących, dobrze wiemy. Znamy historię, uczymy jej nasze dzieci. To wspomniane już w wygłoszonym do nas podczas mszy świętej słowie przez księdza Mateusza. 60 milionów ofiar w tej wojny, w tym kilka milionów ofiar wśród Polaków. Te wielkie liczby są bezimienne, więc przywołajmy, że wśród nich byli i ci mieszkańcy miasta, którzy zostali rozstrzelani w tym miejscu, gdzie spotykamy się na patriotycznych uroczystościach. Te dwie tablice, droga młodzieży, czasem przystańcie i przeczytajcie, wspominają te tragedie. To żydowscy mieszkańcy Białej Podlaskiej, Polacy wyznania mojżeszowego, którym hitlerowcy stworzyli getto w północnej, północno-wschodniej części miasta i którzy zostali poddani zagładzie w momencie likwidacji getta. To żołnierze 34. Pułku Piechoty, który bohatersko brał udział w wojnie obronnej 1939 roku i wówczas został rozformowany. To żołnierze, wielu przecież z Białej Podlaskiej, pochodzących oddziału AK Zenona i niezliczona liczba cywilnych ofiar tej wojny. Co dziś powinniśmy sobie przypominać, na co się uwrażliwiać, oddając hołd tym trudnym, ważnym wydarzeniom i ich bohaterom? Przypomnijmy sobie
co legło u podstaw tego zła. To nienaturalnie złe dążenie niektórych narodów do wrogiej dominacji nad innymi, to chciwość, pazerność, to opaczne rozumienie własnych potrzeb. Stawiliśmy bohatersko czoła tej nawale. Jesteśmy dumni z postawy naszych przodków. Wiemy, że finalnie to zło zostało przezwyciężone. I tak boleśnie dziś dotyka nas refleksja, że po doświadczeniach dwóch tragicznych wojen żyliśmy w jednak naiwnej ufności, bo taki jest charakter żywionej przez człowieka nadziei, że to najgorsze wojenne zło w tej części świata, tak doświadczonej okropieństwem tych dwóch strasznych wojen, już nie powróci. O ile dzisiaj musimy być dojrzalsi i mądrzejsi, gdy to zło w tej najgorszej postaci powróciło i dotknęło naszych najbliższych sąsiadów bohatersko broniący się przed rosyjską agresją naród ukraiński. Mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy dzisiaj dumni i w tym kontekście godni pamięci o naszych bohaterskich przodkach, gdy stanęliśmy na wysokości zadania jako społeczeństwo, jako państwo i z całych sił, wszelkimi dostępnymi sposobami wspieramy tych, którzy walczą sprawiedliwie, bo walczą w wojnie obronnej. Co jeszcze możemy zrobić, by złu się przeciwstawić? Wykazywać mądrość i dojrzałość w sojuszach z tymi, którzy stoją po tej samej stronie barykady. A ta barykada przebiega w poprzek systemów wartości. Po jednej stronie pragnienie dominacji i zniewolenia, po drugiej pragnienie wolności, pokojowego współżycia narodów. My dokładnie znamy przebieg tej granicy i jesteśmy dumni i żyjemy w poczuciu szczęścia, że znaleźliśmy się po niej z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, z sojusznikami zrzeszonymi w pakcie obronnym NATO. Dzisiaj odpowiedzialna postawa nakazuje nam bardzo wrażliwe, umiejętne, roztropne i pokorne wyznawanie tych wartości i opowiadanie się bezwzględnie po ich stronie, na przekór czasem doraźnym i partykularnym interesom. Dzisiaj zbrodnią jest dezawuowanie tych wspólnie wyznawanych wartości, bo nawet jeżeli potrafimy żywić różne przekonania, to w chwili próby, a jest to historyczna próba, bezwzględnie musimy się poddać jedynie słusznej sprawie. Wiecie Państwo dokładnie, o czym mówię, do czego wszystkiego chcę nas zachęcić. Jedynie zgoda narodowa wobec imponderabiliów, wobec niezaprzeczalnie łączących ludzi sprawiedliwego świata i ludzi świata wolnego wartości, może dawać nam nadzieję na to, że straszne wojny się skończą, a nasze dzieci i wnuki będą mogły żyć w pokoju. Jeszcze raz pięknie dziękuję wszystkim Państwu za obecność i pozwólcie, że w naszym wspólnym imieniu w sposób szczególny podziękuję przedstawicielom służb mundurowych, a w szczególności wojska, harcerstwu i tym tak cudnie prezentującym się pocztom mundurowym. To piękne, że żyjemy w wolnym kraju i tak licznie na waszych sztandarach, na ich proporcach, czy wieńcząc ich drzewce, prezentuje się orzeł w koronie.